Cześć, z tej strony Mike. Witam was w kolejnym odcinku. dzisiaj może mała niespodzianka, chociaż zapowiadałem ją już od dłuższego czasu. Dzisiaj prezentacja platformy Prime XBT. I oczywiście na samym początku chciałbym zaznaczyć, że jest to materiał sponsorowany. Więc jeżeli ktoś ma z tym problem, to powinien w tym momencie ten film wyłączyć. Zaczynamy. na początku może parę słów takim słowem wstępu o platformie Prime XBT. Jest to oczywiście jedna z giełd kryptowalut, jedna z platform, ponieważ to nie tylko kryptowaluty, ale także rynki inne, S&P 500 między innymi. Za chwilę wam to zaprezentuję, ale oczywiście takim króciutkim słowem wstępu chciałem wam powiedzieć o Następującej rzeczy. Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju granie na kontraktach, wystawianie pozycji niesie za sobą ryzyko, szczególnie jest, jeżeli jest to połączone z dźwignią, zwaną także lewarem, oczywiście. Dźwignia finansowa czy lewar powoduje, że oczywiście, jeżeli rynek zachowuje się w sposób taki, jak zaplanowaliśmy, czyli jeżeli gramy longa, to obstawiamy, że cena będzie rosła, jeżeli gramy shorta, to cena będzie spadać, to wszystko jest pięknie. Jeżeli jednak rynek idzie w drugą stronę, to musimy mieć tak zwaną puduszkę finansową. Przy dźwigni 100, 100 razy szybciej tracimy, czyli zmiana kursu o 1% powoduje wyzerowanie, jeżeli oczywiście gramy odpowiednim kapitałem. Więc trzeba mieć na to uwagę i pamiętajcie, że im wyższa dźwignia, tym większe ryzyko, tym oczywiście większa szansa, może nie większa szansa, tym większy zarobek, jeżeli rynek pójdzie w dobrą stronę, ale nie są to tradycyjne kryptowaluty. Pamiętajcie, przy tradycyjnym handlu kryptowalutami, kupienie bitcoina, trzymanie go na portfelu czy na giełdzie, co nie jest zalecane, powoduje, że czy ten bitcoin będzie kosztował 100 tysięcy dolarów czy 300 dolarów, to jeden bitcoin zawsze to jest jeden bitcoin. W przypadku kontraktów, w przypadku dźwigni finansowej, zmiana ceny powoduje tak zwanego margin cola. No i właściwie tyle teraz, może. Pokażę wam, jak wygląda sama platforma, ale zanim jeszcze o samej platformie, to też chcę wam pokazać jedną, jedną rzecz, a mianowicie, jeżeli wpisujemy sobie, jeżeli wpisujemy sobie tutaj Prime XBT w Google, co się wyświetla, o ile akurat tutaj pierwszy link jest bezpośrednio do platformy, jest to reklama, to zobaczcie, tu jest Prime PrimeXBL Online. Nie wiadomo, co to za link. PrimexBF.com też nie wiadomo, co to za link. Dopiero kolejnym linkiem jest ten poz pozytywny link. Oczywiście, zobaczcie, tu mamy też brokerów Forex e i tak dalej, jest oficjalny Twitter. Zawsze zwracajcie na to uwagę. Zawsze chciałem, wa chciałem Wam to, to pokazać, ze względu na to, że bardzo często wyszukujecie, nie spojrzycie, klikniecie i ktoś Wam. Prześlę stronę fejkową, gdzie jeżeli nie zwrócicie na to uwagi, podacie swój login hasło i możecie utracić. 2FA to chyba już nie muszę wspominać. Kolejną rzeczą, na którą chciałem Wam tutaj zwrócić uwagę jest polityka KYC i AML. To jest bardzo ważna rzecz, a, ważna rzecz, która wpływa, można powiedzieć, na to jak postrzegacie platformę i słuchajcie, każdy regulowany rynek jest przestrzega pewnych procedur. I tutaj zobaczcie, jest jedna bardzo prosta zasada. Rezerwujemy swoje prawa, aby przeprowadzić w każdym momencie, w dowolnym momencie weryfikację klienta, pochodzenia jego środków, pochodzenia funduszy, znane jako customer due diligence, czyli CDD, aby upewnić się, iż usługi PrimeXBT nie są używane do naruszania reguł AML-u. Prime i XBT Implementuje standardy przemysłowe, jeśli chodzi o motor... procedury finansowania motor... monitorowania finansowego, tak, procedury monitorowania finansowego, znane jako KYC AML, aby oczywiście zidentyfikować aktywności, które mogą wymagać dodatkowego. Przeglądu i zobaczcie tutaj, jeżeli procedura jest zainicjowana do konta, to projekt XBT może zażądać, aby w niektórych lub wszystkich z dokumentów, czyli dowód tożsamości, dowód adresu, dowód pochodzenia środków, to jest bardzo ważne, to jest oczywiście całe help center, które dam Wam w linku pod filmem. To jest bardzo ważne, bo czasami, szczególnie na przykład w przykładzie Binance'a, niby do dwóch bitcoinów nie macie, nie macie żadnej weryfikacji, ale Giełda zawsze w warunkach zastrzega sobie do, prawo do przeprowadzenia weryfikacji użytkownika w dowolnym momencie. Wystarczy, że te scoringowe algorytmy w jakiś sposób stwierdzą, bo ten wasz transfer przechodził przez jakieś dziwne konta, bo używaliście miksera czy czegokolwiek innego, i dostajecie połobie KYC i koniec anonimowego tradingu. Dobra teraz już może sama platforma. W momencie gdy zarejestrujemy się na platformie naszym oczom ukaże się coś takiego, no wykres akurat w tym przypadku jest to bitcoin do dolara i chyba każdy tutaj z nas potrafi to obsługiwać. Mamy oczywiście, ja nie wystawiałem jeszcze żadnej pozycji, obecną cenę, mamy wykres. Mamy zobaczcie sobie tutaj różnego rodzaju wskaźniki, no czyli typowe takie Trading View, chociaż nie wiem czy to jest, wydaje mi się, że to jest chyba z Trading View zasysane. Możemy sobie pozmieniać konfigurację kświeczki i tak dalej. Możemy oczywiście sobie wystawiać pozycje, buy, sell i tak dalej, i tak dalej. E, Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że są dostępne tu różne rynki. Jest rynek CFD, czyli zobaczcie między innymi ropa naftowa, Francja, Niemcy, Nasdaq między innymi. Natural Gas to jest gaz ziemny, o ile dobrze pamiętam, Hiszpania UK 100. Dodatkowo jest rynek Forex. Tu są oczywiście na rynku Forex pary najróżniejsze, czyli na przykład euro do Japońca itd., itd. Dodatkowo macie rynek krypto. No i oczywiście rynek krypto macie pary do USD i macie pary do BTC. Podstawowe pary na największych kryptowalutach: Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, XRP do dolara i Ethereum, Litecoin, EOS i XRP do bitcoina. Czyli generalnie wszystkie, wszystkie pary walutowe. Mamy tu oczywiście też opcję wykresów, możemy sobie włączyć, czyli takie typowe traderskie podejście. Mamy oczywiście historię tradingu, mamy log aktywności, tu się u mnie nic nie dzieje. Możemy dodać sobie dodatkowe, dodatkowe widgety, czyli możemy to sobie właściwie w dowolny sposób. W dowolny sposób możemy to sobie konfigurować. W dowolny sposób możemy sobie tutaj możemy sobie to wszystko tutaj analizować. I wtedy nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o dowolne ustawienie. To jest bardzo ważne, bo nie wiem czy wiecie, ale większość giełd na to nie pozwala. Nie pozwala na to, żebyśmy mogli cokolwiek z tym robić. Oczywiście, jeżeli wejdziemy sobie do account, to są nasze oczywiście środki, a ja na razie jeszcze nie wpłacałem. Zniżki, czyli różnego rodzaju poziomy, zależne są od tego, ile tam sobie obrócimy, jaki mamy wolumen. Im więcej obracamy, tym większe oczywiście mamy zniżki, do lepszego, do lepszego, jesteśmy wrzucani do lepszego worka. Możemy oczywiście złożyć depozyt. To jest oczywiście depozyt w bitcoinie i z tego co widzę, to tylko w bitcoinie możecie, chociaż nie są alternative deposits. Czyli możecie sobie kupić bitcoina przy użyciu karty kredytowej lub dewetowej i złożyć depozyt bezpośrednio na swój adres Prime BTC. Dostępne promocje, które tu się wyś wyświetlają: jeżeli wpłacimy 900 tysięcy Satoshi, to dostajemy trade dawalny bonus 60, dobrze mówię, nie, 600 tysięcy Satoshi. To jest chyba około 50 dolarów, o ile się nie mylę. Musicie mieć świadomość, że jednak są wymagania i to nie jest tak, że wpłacicie i wypłacicie i macie 5 dych. Nie, tam jest wymagania obrotu, wolumenu. E, ileś razy musicie to obrócić, żeby można było to wypłacić. To jest dodatkowe zabezpieczenie, jeśli o to chodzi. Tu oczywiście możecie się dowiedzieć odnośnie bezpieczeństwa portfeli. E, informacja 2FA i tak dalej. Wypłata standardowo, adres destination, tak samo Bitcoin, czyli nic innego tutaj jest niedostępne, no poza obsługą karty kredytowej. Cóż jeszcze mamy? Oczywiście jest system referencji. System referencji jest czteropoziomowy, chociaż ja osobiście tego nie pochwalam. Macie bezpośrednio swój link afiliacyjny, który możecie udostępnić. Możecie pobrać pakiet marketingowy, który jest w Zipie. No i tu się robi struktura drzewiasta. Co prawda są cztery poziomy, aczkolwiek to osobiście ja tego nie pochwalam. Czyli najkrócej mówiąc, Najkrócej mówiąc lewa noga, prawa noga, i tutaj lewy palec, prawy palec, i tak dalej, czy tam lewa kostka, prawa kostka, lewa kostka, lewej kostki. 20% z pierwszego poziomu, 15, 10, i tak dalej. Pamiętajcie, że tutaj to jest giełda, więc giełda dzieli się swoimi zyskami. Tu macie oczywiście, że jest link e, wszystkie zasady, wszystkie zasady, to jest cała dokumentacja, zgoda afiliacyjna, tego typu rzeczy. No, cóż, tak jak mówiłem, zwykle giełdy mają jednopoziomowy system afiliacyjny. Tu się zdecydowano, na czteropoziomowy system afiliacyjny. Osobiście przyznaję, nie pochwalam, nie podoba mi się to. Jest oczywiście kod promocyjny. Tutaj są różnego rodzaju kody promocyjne. Jeśli chodzi o założenie, wbijamy kod promocyjny. Tu jest 50, tak jak mówiłem, 600 tysięcy tradowalny bonus 600 tysięcy. I oczywiście są różnego rodzaju ustawienia systemowe. Można wybrać język. Język polski jest niedostępny. W... No, niedostępny jest język polski, jest rosyjski. Zmiana hasła. Możemy dodać Google Authenticatora i oczywiście zalecam każdemu używanie Google Authenticatora. Co ciekawe, możecie podłączyć bota telegramowego, aby zezwolić na jakieś tam price alerty, tego typu rzeczy. Notyfikacje mailowe. Tu oczywiście jest logowanie, adres IP i tak dalej. Zasadniczo tyle, jeśli chodzi o platformę. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam tutaj zaprezentować, jest ten Covesting, czyli to są różnego rodzaju strategie. Aczkolwiek, zobaczcie od razu, jest ryzyko, ostrzeżenie: ten produkt zawiera bardzo znaczące ryzyko utraty kapitału. Jesteś teraz, aktywujesz Covesting moduł. Ten, ten serwis nie jest dostępny, nie jest zalecany dla wszystkich klientów i zobaczcie. Technologia jest, chodzi o stworzenie yy, transakcji peer-to-peer. -peer. Dobra, zgadzam się. Potwierdzam, że nie jestem yy, żadnym z wymienionych krajów, i zobaczcie, gdzie nie jest to dostępne. Nie jest dostępne dla rezydentów takich krajów jak Stany Zjednoczone, Ameryki, Kanada, Japonia, San Vincent i jakieś tam Grenadina, Algieria, Ekwador, Iran, Syria, Północna Korea, Sudan. Nie wiem dlaczego Północna Korea lub Sudan jakieś tam zewnętrzne wyspy amerykańskie, amerykańskie Samoa, rosyjska federacja, żaden stan Stanów Zjednoczonych i tak dalej, dobra, nie jestem tutaj, aktywuję. No i teraz zobaczcie, Covesting jest unikalną platformą, gdzie doświadczeni traderzy spotykają nowych inwestorów w transparentnym, be bezpiecznym i wzajemnie korzystnym środowisku. Quick tutorial pozwoli Ci za zobaczyć, tak, Covesting, możecie stworzyć własną strategię, co tu będziecie robić, dalej kontynuować. I oczywiście y, możesz wybrać y, o co chodzi z tym ryzykiem. Jeżeli wybierzesz i będziesz korzystał z kogoś strategii, to jeżeli ta strategia pójdzie w las, to razem z twoją kasą. Więc tu jest oczywiście zaznaczone i to mi się bardzo podoba te ostrzeżenia. Jeżeli kto by tu wiecie, każdy może się zarejestrować, nie musi przechodzić żadnego szkolenia nic. Takie ostrzeżenia powinny być na każdej platformie. Nigdy nie inwestuj więcej niż jesteś w stanie stracić to to też za każdym razem powtarzam i oczywiście czy jesteś y, strategy makerem, czy followerem, zawsze jesteś w pełnej kontroli, dywersyfikuj swoje portfolio, krypto, -y, towary i inne tam rzeczy. Dobra, przejdźmy, stwórz strategię. No i teraz dlaczego tworzymy strategię? Tworzymy strategię sobie, bitcoin, krypto i tak dalej. Kontynuuj dwie minuty. Zaczynamy. Strategia, nie wiem, analiza technologiczna. Aha, może mieć tylko 15 ten. Analiza Tech 1. I teraz tak, to jest analiza technologiczna i numer 1. Startowo, standardowo minimum. I zobaczcie. Pisz ilość, którą chcesz użyć, aby użyć jako startowy kapitał treningowy, ta ilość będzie pobrana z Twojego konta traderskiego i przetransferowana do strategii tego czyli nie mogę utworzyć strategii, jeżeli nie mam, jeżeli nie mam, jeżeli nie mam, można powiedzieć, 0,01 BTC. I teraz zobaczcie, jak tutaj jest podział: to jest też bardzo ważne. Jeżeli masz od 001 BTC do 0 BTC follower 60%, platforma 20, manager 20 i tak dalej, i tak dalej. Ponad jednego Bitcoina podział jest następujący. Dobra, a gdybym ja nie chciał stworzyć strategii, tu są ratingi, czyli możecie sobie tutaj dojść. Czyli na przykład number one. Zobaczcie, całkowity zysk 1518%, dzisiejszy zysk procent aktywnych dni followersów. Jeżeli chcę zrobić follow... To oczywiście zobaczcie, jeśli chodzi o Follow, to już jest zdecydowanie mniej. Muszę zrobić 0,01. Zgadzam się, przeczytałem. Oczywiście nie mogę zrobić Follow, bo nie mam, nie mam tutaj 0,01. Oczywiście dzięki temu, że tutaj był kontakt z zespołem, mam dostęp do konta demo, gdzie mogę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie, wchodzę sobie Follow i oczywiście mam tutaj 0,9 na portfelu jest oczywiście konto demo. Potwierdzam, wchodzę minimalnym, robię follow. Strategia, podążanie za tą strategią nie jest możliwe. Dobrze, zmieńmy sobie inną strategię. tu wygląda, że 18%. Proszę bardzo. Kolejny jeszcze raz potwierdzam, zgadzam się. Aha, on strategii jest niepossible. To jest najprawdopodobniej to jest najprawdopodobniej ze względu na to, że to jest konto demo. Więc nie mogę tutaj podążać za strategią. To jest historia strategii. Dobra, a zobaczmy sobie teraz. Zarządzaj strategią. Jak mogę utworzyć? Zastanawiam się, jak mogę utworzyć swoją strategię w Profit Equity. Jeszcze raz, wejdźmy do Covesting. Join Covesting i Community. Co tu mamy? Tu mamy oczywiście filtr, czyli wyfiltrowanie różnego rodzaju strategii. Tylko zastanawiam się, dobra, zarządzaj strategią. Profit Equity Followers to jest do zarządzania strategii. Profit Distribution. Covesting Trading, Output Deposit, Windrow, Close Strategy. Ok, zamknijmy. Zamknijmy. Tak. Zgadzam się na zamknięcie strategii. Dobra, i teraz postaram się zrobić jeszcze raz, może uda mi się zrobić. Może uda mi się zrobić. Covesting, stworzenie strategii. Zarządzaj strategią. Eee. Likwidacja zajmuje od jednej do dwóch minut. No ale jak mogę utworzyć? jak mogę utworzyć nową strategię nie widzę tutaj niestety nie widzę tutaj niestety żadnej, żadnej możliwości zobaczmy sobie portfolio to jest oczywiście portfolio rating to jest rating tu są ocenione strategie e, historia strategii jest oczywiście tutaj historia tradingu jest tutaj tu jest oczywiście trade Zamknięcie strategii to jest typowy trade, więc wejdźmy jeszcze sobie na Covesting i teraz postarajmy się utworzyć Create Strategy. O! Trzeba było odczekać. Zróbmy sobie tak: strategy, name wpiszemy, nie wiem, Mike 1, tu wpiszemy Mike 1AT, AT, a żeby nie było startowa ilość 001. Tworzę strategię, tak, mogę stracić, tak. Potwierdza. Tworzenie strategii może zająć aż do minuty. No to zobaczymy, słuchajcie, strategii jeszcze nie tworzyłem. Poza grami strategicznymi, ale strategii jeszcze nie tworzyłem. Zobaczymy, poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Co się będzie działo, jeśli chodzi o strategię. No i oczywiście zobaczmy, co tu będzie się działo i jak mogę operować strategią. To jest dzienna. To jest dzienna udział menadżera 20% depozyt. Ja mogę coś tutaj zrobić. Tak naprawdę, jeśli chodzi o strategię, total profit, equity, followers, equity i margin. Tu mamy same wykresy. W, w portfelu mam 0,99. O, proszę bardzo. Aha, czyli muszę sobie. No to weźmy sobie na przykład 0,1. Przetransferujemy sobie. Transfer wewnętrzny został przetransferowany, aha. Czyli to z tego Covesting Trading Account zostało tutaj wrzucone. No dobra, tylko na czym polega ta strategia? Czy on obserwuje moje ruchy? Czyli podejrzewam, że on sobie obserwuje moje ruchy. No, czyli powiedzmy, ja sobie zagram, zagramy sobie longa, nie? Zagrajmy sobie, zagrajmy sobie longa. Mamy oczywiście poziom i zagrajmy sobie. Longa. E, oczywiście zagrajmy sobie. Longa. Niech kupimy sobie go sobie po markecie. Tu jest oczywiście place. E, stop loss. Take profit. O to jest ważna sprawa. Czyli zobaczcie, stop lossa ustawiamy sobie odpowiednio niżej i możemy jednocześnie ustawić take profit. I powiedzmy, take profit. Ja bym chciał, żeby było na, żeby było na 11 tysiącach. A stop loss, oczywiście, to musicie pamiętać, że jak gracie z dźwignią, to, to jest margin, jest oczywiście dostępny 100%. Jeżeli gracie z dźwignią, no to powiedzmy, że niech będzie 10-200. Na tym będzie. No i oczywiście kupujemy po markecie ilość i sobie wysyłamy, potwierdzamy. No i teraz wystawiliśmy tutaj, order został wypełniony postawiona jest nasza strategia. Oczywiście przy takim pięciominutówkach, to tu zobaczymy, co się będzie działo. On nam oczywiście, zobaczcie, take profit na 11000, stop loss na 10200. Cóż można tu zrobić? Yy, cena fila, po ile żeśmy 10488, to jest 10492. Kupiliśmy, no i teraz zobaczmy, jak wygląda nasza, jak wygląda nasza strategia. Na razie chyba tutaj strategia się nie pojawia. No i cóż, wystawiliśmy order, tu oczywiście on się wyświetla, cena idzie do góry, ale obawiam się, że take profit, take profit może troszeczkę za wysoko. Mogę oczywiście próbować zamknąć pozycję, walka tutaj cały czas jest. Dostępna dźwignia 99,82, bardzo jedna. Tu jest wszystko na bieżąco przeliczane, Użyc, użyty margin oczywiście jest tutaj Regularny trading, to jest one click trading, a także double click trading, czyli możemy sobie najróżniejsze rzeczy tutaj, tutaj obserwować. Zastanawiam się tylko, czy jest możliwość gdziekolwiek obserwowania, gdzie ustawia się dźwignie, czy jest tu w ogóle. Zobaczmy, jakbyśmy chcieli wystawić kolejną pozycję, to czy mamy tutaj możliwość wyboru dźwigni jest. Pozycja, stop jest pozycja, limit jest OCO, ale nie widzę tutaj nigdzie jest oczywiście Bitcoin do dolara. Nie widzę nigdzie tutaj pozycji, nie widzę tu, nigdzie tutaj pozycji wystawienia wyboru dźwigni, no bo to zobaczcie, tu mamy oczywiście różnego rodzaju narzędzia. Dobra, przejdźmy sobie może do takiego zwykłego konta tradingowego. Zobaczmy, jak to wygląda. Będzie wystawienie pozycji. Wybierzmy sobie na przykład. Ja bym chciał sobie pohandlować na przykład na CFD. No i na przykład tutaj ropa. Chciałbym pohandlować sobie dropą. Tu ustawiam oczywiście, ile sobie kupuję kontraktów, bo to są kontrakty terminowe, czy na buy, czy na sell. I kupuję sobie kontrakty. Tu mamy spread oczywiście ustawiony bez dźwigni. Tutaj akurat dźwignie są kontrakty. Dobra, zobaczmy sobie na rynku forex. Jak wygląda rynek forest? Jeżeli na przykład byśmy sobie euro do na przykład dolara australijskiego wybieramy sobie trade, ilość, ustawienie stop-lossa i take profita, czyli generalnie nie mamy do wyboru tutaj dźwigni, nie do końca powiem szczerze Wam rozumiem to dlaczego to wygląda tak a nie inaczej, no ale zobaczmy, zarządzaj strategią tutaj. Total profit 99 Satoshi, ile zysku dłuższego, Equity, i tak dalej. Tu mamy ten swój trading, tu mamy jak to wygląda. No, i teraz załóżmy, że ja chcę sobie zamknąć pozycję, tak? Zamknij pozycję i oczywiście margin impact minus 20 000 Satoshi. Czyli generalnie, jeżeli zamknę pozycję, kupiłem po 0,1 tyle. Ale nie no, wyszedłem. Close entire position, confirm i zobaczmy, jak wyszliśmy na. Czy jest coś w strategii się pojawiło? Proszę bardzo, total profit. Today's profit. <grym> Zarobiliśmy, słuchajcie, 442 Satoshi. <grym> no, to, no to na grubo, nie? To na grubo 442 Satoshi. Tylko zastanawiam się, czy jest tutaj. Wejdźmy do tego help center i zastanawiam się. First trade, high to orders, gdzie tu jest leverage, czyli gdzie tu jest, czy, czy, czy by tutaj nie było, o. Dostępne pary i dostępna gwi, dźwignia. Kryptowaluty do stukrotnej dźwigni, do bitcoin, do dolara, ETH do dolara i tak dalej. I zobaczcie, spotowe złoto, spotowe srebro jest dostępne do, do 500, dźwigni razy 500. No dobra, to wejdźmy sobie jeszcze w trade, bo chcę zobaczyć jak się ustawia ten dźwignię. I gdzie mam ustawienie dźwigni? Dobra, weźmy sobie tradycyjny rynek kryptowalutowy Bitcoin do dolara. Tradujemy, słuchajcie, poszperałem troszeczkę, poszukałem informacji. Okazuje się, że w tym systemie dźwignia działa w sposób automatyczny. Generalnie, automatycznie jest przybie, przydzielana Wam największa dostępna dźwignia, zależnie jak dużą pozycję chcesz, chcecie otworzyć. Taką dźwignię, taką dźwignię tutaj dostajecie. Także to jest z jednej strony bardzo ważne. Z drugiej strony trzeba bardzo uważać, trzeba ustawiać stop lossy, no bo wiadomo, automatyczna dźwignia. Musicie mieć zabezpieczenie kapitału przede wszystkim. Jeżeli rynek idzie w drugą stronę, musicie mieć zabezpieczenie kapitału. Próba wystawienia jakiejś pozycji 100%, tu jakakolwiek zmiana was kieszuje. Jest jeszcze oczywiście wersja turbo. Tu możecie sobie, oczywiście, to jest konto demo można zrobić i zobaczcie, wersja turbo to jest po prostu tradowanie na 10 lub 15 minut. Ustawiamy, ile chcę sobie pohandlować. No i obstawiam sobie, zobaczcie, up czy down, nie? I teraz tu sobie obstawiamy, ja sobie obstawię, e, ja sobie obstawiam, że pójdzie w dół. Potencjalny zysk plus 70%, trade one click, potwierdzam 0,05, wrzucam, to jest oczywiście konto demo, e, i tu mamy okres czasu, w którym nam zostanie tutaj to zrealizowane, wiecie co, aż jestem ciekawy co tu się będzie, co tu się będzie działo to jest ten turbo trading, tak, czyli, czyli no po prostu gramy gramy o to, zobaczcie, oczekiwany profit i teraz zastanawiam się co będzie jeżeli to przejdzie o właśnie, aha, czyli to jest taka ruletka, tak, jeżeli będzie jeżeli będzie powyżej to będzie powyżej, jeżeli spadnie poniżej to będzie profit no i teraz zobaczymy, <noise> zobaczymy, co będzie się działo. Ja tak się zastanawiam, co tu się będzie działo. to możemy oczywiście sobie poanalizować. No ciekawy jestem, ciekawy jestem, nie? Czy będzie na plusie, czy będzie na minusie? Czy będą kolejne zęby, czy będą inne? Oczywiście i zobaczcie, jak spadło poniżej, to już jest, <noise> przez chwilę spadło poniżej. To już jest oczywiście potencjalny zysk, ale tu jest teraz wystrzał do góry. Tu jest teraz wystrzał do góry, także być może pozycja zamknie się minusem. Zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście to jest to jest wszystko demo. Jeżeli mam jest oczywiście kraj tutaj w turbo. Eee, tu jest ustalone jako United Kingdom. Rzeczywiście nie jestem, nie jest wspierany. Czyli takie obstawianie nie, jak w ruletce. Czy high czy low? Co tutaj wypadnie? Co tutaj na tym turbo się co tutaj na tym turbo się wydarzy? No, oczywiście, po 10 minutach pozycja się zamyka, i albo jesteście na plusie, albo jesteście na minusie. Dobra, zasadniczo, zasadniczo chyba wszystko Wam przedstawiłem, więc może teraz jakieś takie króciutkie podsumowanie. Co mi się podoba na giełdzie? Na pewno, na pewno podoba mi się to, że jest bardzo fajnie dopracowana graficznie, wszystko to chodzi dosyć intuicyjne. To jest na pewno wielki plus. To jest na pewno oczywiście coś, na co zasługuje na, na uwagę. Oczywiście, no tak, wpłaty tylko bitcoinem. Nie wszystkim może się to podobać, ale z drugiej strony ja to rozumiem. Bardzo prosty temat. Eee, czteropoziomowy system referencji. Ja osobiście tego nie pochwalam. To mi się osobiście nie podoba. Eee, moim zdaniem powinien być jednopoziomowy system referencji. Aczkolwiek, no budowanie jakichś struktur, no to jest giełda. Giełda dzieli się prowizjami. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to są kontrakty. Na pewno plusem jest dostęp do, w prosty sposób, dostęp do różnych platform, do CFD, do złota, srebra, z ogromną dźwignią oczywiście, do, do Forexa, do kryptowalut bardzo podstawowych, ale jednak do kryptowalut. To jest to. Oczywiście automatyczna dźwignia, to mi się osobiście nie podoba. To nie jest coś, co bym polecał. Dźwignia automatyczna, to może jest i fajne, ale ja bym wolał, żeby jednak dźwignia była ręczna. Chyba, że ja nie do końca ja nie jestem traderem zawodowym, więc ja nie do końca ten mechanizm mogę rozumieć. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście pamiętajcie o tym, że kto dźwignią wujuje, od no dźwigni ginie. Kontrakty mają swoją specyfikę. W momentach, kiedy faktycznie rynek szaleje, może się to bardzo dobrze skończyć, ale może jednocześnie się skończyć też bardzo źle. X-Grosz sobie na dźwigni radzi, Mortalus z dźwignią. Na plecach nosi, a rynek was, jak nie będziecie uważać, bardzo mocno wszystkich wykosi. Także z mojej strony to tyle. Tak jak mówiłem, ja do niczego was nie zachęcam. Jeżeli ktoś chce skorzystać, pobawić się, to oczywiście link znajdziecie pod filmem, ale musicie mieć świadomość. Pamiętajcie, każde narzędzie jest ani dobre, ani złe. Musicie mieć świadomość zagrożenia, musicie mieć świadomość ryzyka. Jeżeli macie tego świadomość, to się bawcie. Jeżeli uważacie, że to jest. Super okazja do zrobienia kupy kasy? Nie. Dźwignia nie jest dla Was. Miejcie świadomość strać, miejcie świadomość tego, jak działają kontrakty. Wtedy ewentualnie korzystajcie. No i zasadniczo tyle z mojej strony. Platforma zaprezentowana. Resztę zostawiam Wam. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.